Marek Piotr Wójcicki, witam Was w podcaście Ludzie Są Ciekawi. Jak wiecie, to takie miejsce spotkań ludzi, którzy są ciekawi świata i którzy są otwarci na innych i którzy innych lubią słuchać i poznawać. Przypomnę na wstępie, że macie możliwość wspierania mojego podcastu na platformie Patronite. Szczegóły znajdziecie na banerze mojego kanału na YouTube, na górze strony. Zachęcam, polecam. Dzięki Waszemu wsparciu będę mógł swój podcast rozwijać. Dziś moim gościem jest Joanna. Wedding planerka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Pomówimy sobie o planowaniu ślubów i wesel, bo organizujesz i jedne i drugie. Tak jest. Zawsze wszystko. w parze? Nie zawsze, ale najczęściej bywa to kompleksowo, czyli od, od A do Z, od ślubu właśnie, od ceremonii ślubu kościelnego czy ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego, po organizację już wesela. Ach, co to był za ślub? O ilu możesz tak powiedzieć? O, tak naprawdę to ich wszystkich nie policzyłam. Myślę, że mogę jakoś oscelować w liczbie około 40. No, pr pracuję od tak naprawdę 2015 roku. Moim pierwszym ślubem był mój własny. Dobrze go zorganizowałaś, jak rozumiem. Dobrze i właśnie w związku z tym, że miałam tak strasznie dużo pomysłów, jak, je, jak zorganizować, jaki motyw przewodni wybrać. No, a niestety musiałam jakby zatrzymać się na jednym. Postanowiłam te marzenia, nawet te swoje własne, spełniać już innym parom młodym. I wszystkie były udane, ze wszystkich byłaś zadowolona, bo o to też trochę pytałem ach, co to był za ślub czy po wszystkim powiedziałaś sobie, po każdym z nich dałam sobie wszystko para młoda była zadowolona, była super tak jest. No ja do swojej pracy podchodzę bardzo profesjonalnie i każdy mój ślub, który organizuję dla pary młodej, robię go w ten sposób, jakbym robiła go dla samej siebie. Robię wszystko naprawdę z pełnym zaangażowaniem i z każdego z nich jestem zadowolona. Nigdy nie usłyszałam od żadnej swojej pary młodej, że coś poszło nie tak. No zawsze zdarzają się jakieś pomyłki, jakieś trudne sytuacje, ale nie kończę się na planie B. Ja zawsze mam cały alfabet gdzieś w zanadrzu i zawsze z każdej sytuacji Udaje nam się wyjść zwycięsko, więc no, ja jestem zadowolona ze wszystkich ślubów, które zorganizowałam. Czy to jest praca na pełen etat? Czasem tak, czasem nie. No, w sezonie możemy uznać, że to nawet na trzy etaty, bo czasami pracuje się całą dobę. I jeszcze jeśli jest taki wpływ, Piękny sezon, jakby w 2019, gdzie te śluby były co tydzień się odbywały, to, to, to wtedy jest ciężka praca i to nie jest na pewno jeden etat. Natomiast no, poza sezonem no, tro, troszeczkę to wygląda inaczej. E, no ale wtedy jakby zajmujemy się powoli tą organizacją, e, żeby już ten dzień, kiedy nastąpi, już wiele tych wszystkich aspektów zostało zorganizowanych, żebyśmy już tylko dopinali to i koordynowali to, co zostało już zorganizowane. Mówisz o sezonie, mamy kwiecień miesiąc bez litery R. Przed nami maj którego nazwie też próżno szukać, R. Dopiero czerwiec, a potem sierpień, wrzesień, październik to są te miesiące? Czy być może teraz pary młode się już nie trzymają i nie są tak przesądne? Nie są. Już myślę, że to się trochę zmienia, że teraz pary młode tak naprawdę wybierają sobie dla siebie taki termin, który im tak naprawdę najbardziej odpowiada i najmniej koliduje z ich zajęciami takimi służbowymi. Czyli no... kwiecień, maj czy listopad to nie są miesiące? Absolutnie martwe. nie. Tak samo teraz wszystkie śluby zimowe się odbywają. Tak naprawdę już ten, ten sezon zimowy też już jest naszym sezonem Czyli styczeń, luty Tak, gdzie kiedyś to było w ogóle niemożliwe no, Pandemia też to trochę zweryfikowała, że już nie tylko śluby odbywają się w soboty Nawet no piątki kiedyś były dziwnym dniem na zorganizowanie wesela A dzisiaj poniedziałek czy wtorek też jest normalnym dniem, w którym możemy normalnie organizować wesela więc... I są Są, takie tak. dni organizowane tak. wesela Sezon, czyli ten najgorętszy okres w roku, to kiedy? To między czerwcem a wrześniem Czyli ciepło. Tak, tak. No myślę, że też jest to spowodowane tym, że dużo ślubów teraz tych ceremonii na przykład y, urzędowych odbywa się w plenerze, no a że mieszkamy w Polsce i ta pogoda no, jest jaka jest, to w sumie nawet nie możemy zagwarantować, że ten czerwiec, lipiec czy sierpień y, się uda, ale no jakby zawsze te pary młode no, celują w te ciepłe miesiące, no bo jest większa szansa na to, że jednak trafimy w, na jakąś ładną pogodę. No właśnie, skoro mówimy o pogodzie, przygotowujesz śluby wesela tylko w Polsce, czy za granicą też ci się zdarzyło? Ja nie ja raczej zamykam się tutaj na Polskę, no ze względu też na swoją prywatną sytuację, no bo mam małe dziecko w domu, w związku z tym ciężko byłoby mi ją zostawiać na długi czas gdzieś wyjeżdżając i organizując te wesela za granicą, ale nie mówię, że że tak będzie zawsze. Pytam, bo wiem, że jest taki trend, wyspy greckie, Santorini, ale nie tylko, że wiele osób decyduje się właśnie na taki ślub i na wesele, jak rozumiem, poza granicami. Grecja jest chyba bardzo popularna. Tak, ale to są takie e, agencje ślubne, które się właśnie de facto zajmują takimi wyjazdowymi, wy, wyjazdową organizacją ślubów właśnie w danym regionie e, i oni wtedy zamykają się też tylko na przykład na, na daną wyspę, czy na dany kraj, tak? Ja tutaj, no, działam jakby na całą Polskę, też się nie zamykałem tylko na województwo mazowieckie, tylko Działam po prostu w całej Polsce. Czyli wszędzie taki ślub i wesele możesz zorganizować. Mówiłaś, że te uroczystości, ceremonie mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody. Bo jak rozumiem, nie wszyscy biorą ślub kościelny, decydują się tylko na cywilny, a jeśli biorą cywilny, mogą go wziąć w dowolnym miejscu niemalże, tak? To teraz wygląda? Tak. No jest, jest kilka jakiś miejsc, na które urząd stanu cywilnego nie pozwala zorganizować takiej ceremonii, ale to są jakieś takie odrębne przypadki. A jakie to no gdzieś pod wodą na przykład, do no, to jest ciężko zorganizować, że to myślisz? Troszkę tak, ale myślę, że bardziej to wiąże się z tym, że no, urzędnik musiałby być też do tego przygotowany. A to wiąże się pewnie też z jakąś dużą pracą, z dodatkowymi szkoleniami dla urzędników. No, Wiemy, że urzędnik no, to jest no, jakby funkcja państwowa, w związku z tym nie ma pewnie na to jakichś dofinansowań, żeby ktoś mógł to zrobić. Więc... A najdziwniejsze miejsce, w którym taką uroczystość, taki ślub organizowałaś ten cywilny? Nie wiem, czy najdziwniejsze to było miejsce, ale miałam najdziwniejszą parę młodych, panów młodych. Miałam trzech panów młodych, którym organizowałam. Ślub i wesele no, to był taki ślub humanistyczny. No, w Polsce wiemy, że to, to nie ma jakby jakiejś takiej dużej mocy prawnej, ale wiem, że byłam w sumie jedyna chyba do tej pory jestem Trzech w Polsce. Panów młody? Tak, żyją ze sobą we wspólnocie. No, ceremonia była piękna, w ogóle była niespodzianką. Goście przyszli myśląc, że przychodzą na ich urodziny. Okazało się, że to właśnie zorganizowaliśmy im ten ślub. Nie musisz mi powiedzieć więcej o tym? wyjaśnić Ty... trochę mi i słuchaczom. Tak, no ceremonia była przepiękna i to w ogóle jest taki mój konik yy, i ta. Yy. Taki ślub i takie wesele, o którym no, myślę, że i ja i wszyscy podwykonawcy, którzy w tym maczali swoje palce, będziemy pamiętać do końca życia, bo to było coś, coś niezwykłego, coś innego. Zmierzyliśmy się tutaj z nietolerancją w naszym kraju, bo kilka obiektów odmówiło nam zorganizowania takiej uroczystości. Uroczystość prowadziła też urzędniczka. Pani, no, może nie urzędniczka stanu cywilnego, ale pani też notariusz. Panowie sobie przekazywali swoje majątki była przysięga, były trzy obrączki, no było coś przepięknego i no goście się wzruszyli, zresztą ja też miałam swoją taką malutką w tym taki malutki orzeszek, który ja tam dodałam do tego wszystkiego, bo napisali dla mnie też takie przemówienie, które cały czas wprowadzało gości w taki stan niepewności, że niektórzy mogli pomyśleć, że może co się zaraz wydarzy, że może to będzie właśnie ten ślub, a może nie. Potem wszedł saksofonista, zaczął grać, no to było w takiej przestrzeni industrialnej. Panowie chcieli mieć łąkę, więc no mieli zrobioną taką industrialną łąkę, oni przez to przechodzili, no to było po prostu Czyli coś przepięknego. trzech pięknego. równorzędnych partnerów. Tak, trzech mężów. Rozumiem. Tak, chciałabym to, to jeszcze powtórzyć. Tak. Jedyny w Polsce tak. taki ślub? Masz taki wiedzę? tak. Zajmujesz się też kościelnymi ślubami, nie tylko cywilnymi. Przy tych cywilnych jest duża dowolność, o tym mówiłaś. Jak słyszymy także, jeśli chodzi o liczbę uczestników chociażby, chociaż to nie są cywilne, to są te takie... Humanistyczne, takie no właśnie, symboliczne. Tak, czyli, czyli nie mają mocy prawnej, no, tak. ale niemniej jednak przed notariuszem jakieś tam umowy można pozawierać i się podogadywać co do majątku, chociażby o czym wspomniałaś. Ale są te cywilne, są śluby w kościele. Które są bardziej wymagające? te w kościołach czy te cywilne? Znaczy z kościołami jest trochę trudniej, y, trudniej we współpracy, tak? Bo y, no księża no w zależności też na jakiego księdza trafimy, każdy ma jakieś y, 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 swoje wytyczne, których Czyli się są mniej trzyma. I bardziej otwarci, tak? Y, tak, tak, tak. No jakby ja jestem w stanie mając pełnomocnictwo y, Pary młodej, czy panów młodych, zwały czy jak? Młody. Czy panien młodych? Tak, jeszcze nie miałam, ale mam nadzieję, że to przede mną. To wtedy jestem w stanie wszystko załatwić i w urzędzie, i gdziekolwiek, ale nie w kościele. Kość, dla kościoła musi to być ta osoba, która rzeczywiście ten ślub zawiera, więc no, trudniej jest, jeśli chodzi o formalności, a szczególnie, jeśli są to pary młodych, które mieszkają za granicą. Ja mam w ich imieniu jakiekolwiek dokumenty podpisać, cokolwiek załatwić, to no, z kościołem niestety to się nie udaje i to jest jakby bariera nie do przejścia. A jeśli chodzi na przykład o dekorację kościoła, dobór muzyki, to też są pewnie jakieś tak, ograniczenia. Tak jest i teraz jest coraz więcej, teraz też już są jakieś zakazy co do muzyki, nie można śpiewać po angielsku, nie można wszystkich utworów, jest lista utworów zakazanych, których nie można w kościele teraz zaśpiewać czy zagrać. Ale więc... generalnie w kościele czy znów w poszczególnych kościołach i to zależy od proboszcza? No teraz z tego, co wiem, to już chyba wszystkie kościoły to wprowadzają, więc no, gdzieś Czyli nie są. Nie wszystko te... może być zaśpiewane nie. i nie każdego rodzaju dekoracja może się w takim kościele pojawić. Dokładnie. Czasem jest też problem z fotografem czy z operatorem kamery, bo też muszą mieć odpowiednie zgody, żeby filmować czy robić zdjęcia w kościele. A gdyby ktoś miał zaśpiewać, wynajęty artysta albo jakiś zespół zagrać? No to to jakby właśnie to z tym się mierzymy za każdym razem i wcześniej, wcześniej była taka dowolność, ale no już tak naprawdę od dwóch lat, w sumie przed pandemią to już się zaczęło, że już księża chcieli jakby sami porozumiewać się z artystą, który będzie, który będzie miał ten swój występ mieć na, na ślubie kościelnym, żeby z nim ustalić jaki ma być repertuar i też niektórych utworów po prostu no, zabroni, że nie są to utwory jakieś sakralne, kościelne, w związku z tym nie można ich wykonywać. No dobrze, yy, cywilne kościelne, których jest ostatnio więcej? Ostatnio więcej cywilnych i na pewno idziemy w tą stronę i wiemy też, z czego to się trochę wiąże, bo zresztą sama też miała. Nie długo sam będę na, powiem ci na ślubie i weselu, i to jest tylko ślub cywilny plus uroczystość po. No to teraz taka, teraz taka wchodzi, yy, teraz wchodzi taka moda. Ale to też właśnie wiąże się z tym, że jakby kościół troszeczkę czasami blokuje parę młodą, bo tu nie ma bierzmowania, bo tu nie wiem, para młoda przychodzi, ma jakieś tam nie wiem do, dokumenty kościelne gdzieś w innym mieście, w którym się urodziła i gdzieś ten kościół czasami jakiś taki tworzy opór. Zresztą sama byłam świadkiem na swoim własnym ślubie i też doszło do tego, że w którymś momencie powiedziałam sobie, że mimo że jestem wierząca, po prostu nie biorę tego ślubu kościelnego, że zrobię ten ślub cywilny w plenerze, bo y, no wzięłam, ale pomógł mi ksiądz, który udzielał nam tego ślubu, bo ksiądz, który powinien mi wystawić odpowiedni dokument, w moim miejscu zamieszkania, no robił duże problemy. W związku z tym ja powiedziałam, że do mojego męża, że no nie bierzemy ślubu kościelnego, zatrzymujemy się na cywilnym plenerowym i zrobimy to inaczej. I widzę, że dużo par młodych się też z tym mierzy, a tutaj no tak naprawdę ja niewiele mogę im pomóc, no bo żaden ksiądz nie będzie ze mną rozmawiał, bo dla niego wedding planner nic nie znaczy, tak? On rozmawia tylko z parą młodą i załatwia to tylko z parą młodą. Powiedz mi, bo mówiłaś o tym, że miałaś to nietypowy ślub e, trzech Mężczyzn. Miałaś organizować też inne śluby dla. Par jednopłciowych. Tak, tak. No to już były, były troszeczkę inne. W mniejszym, innym, gronie. mniejszym gronie, mniejsze ceremonie, takie przyjęcia gdzieś dla rodziny. No, ja jestem ogólnie osobą, która przyjaźni się z osobami homoseksualnymi, w związku z tym no ja jakby jestem bliska sercu i strasznie chciałabym, żeby oni też mogli brać takie normalne śluby jak my wszyscy. Tak? I mieć I, równe prawa. Dokładnie w tak. I dlatego chociaż robimy taką namiastkę i próbujemy, Próbujemy to w jakiś inny sposób zrobić, żeby też mogli się poczuć tak jak każda para heteroseksualna, która właśnie nie wiem, idzie do gołtarza, czy ma tą ceremonię plenerową, tak, czy z urzędnikiem, no, ale jakby. Żeby mogli poczuć też te emocje, no choćby one, nie wiem, w, w Polsce nie miały prawa, to myślę, że gdzieś tam duchowo e, możemy chociaż przez chwilę poczuć tą atmosferę, i dla mnie to też jest ważne, no, jako osoba po prostu przyjaźniąca się z takimi ludźmi, to ch też chcę ich szczęścia, i gdybym mogła cokolwiek zmienić w tym temacie, to na pewno bym to zrobiła. Czy organizowałaś też śluby wesela dla osób, gdzie łączyły się kultury albo inne wyznania? Generalnie miałam tylko jedną parę, gdzie pan młody był ateistą, a panna młoda była katoliczką. No to tak, ślub cywilny oczywiście. Nie, to był ślub kościelny, wtedy pan młody nie wypowiada pewnych takich kwestii kościelnych, nie musi klękać, nie musi się żegnać, ale tak naprawdę moc. osoby, tak. które stoją z tyłu goście nawet nie widzą różnicy, więc można to naprawdę tak zorganizować, że ale babcia... Ale dla kościoła ten ślub jest ważny. Tak, tak. Mimo, Bo tylko, on jest jednostronny, jakby. No właśnie, tylko jedna połowa deklaruje, że do śmierci i tak dalej. Jak wygląda Twoja praca? Powiedzmy w kilku słowach. Zgłasza się do Ciebie para młoda i. Najpierw wypełniamy taką ankietę, czego para młoda ode mnie oczekuje. Czy to ma być tylko częściowa organizacja, czy kompleksowa organizacja? Czy sama koordynacja, czyli oni już sobie sami jakby zorganizowali wszystkie aspekty, pozyskali wszystkich podwykonawców, mają salę, mają kościół i chcą tylko, żeby ktoś przyszedł i tego wszystkiego w dniu ślubu dopilnował? No ja najczęściej mam kompleksowe organizacje, czyli te od A do Z i ja takie w sumie lubię najbardziej, bo sama sobie najbardziej ufam i wiem, że osoby, które ja zaproszę do współpracy, z którymi ja podpisuję też umowy, osoby, które ja polecam, to są osoby na tyle profesjonalne, że ja nie będę musiała się martwić w trakcie wesela, że pan DJ. Nie wiem, za dużo wypił i, i nie prowadzi dalej imprezy, tak? Albo że zespół nie dojeżdża, bo zmienił zdanie, bo takie sytuacje są i to są coraz częściej. W związku z tym, no, ja lubię najbardziej te kompleksowe, gdzie mogę naprawdę wszystkiego dopilnować od A do Z. Ale jakieś wytyczne, jakieś zaryszki? Co tak, pary młodej tak. dostajesz? Dostaje. Chcą tu i tu, tak i tak, muzyka taka, a nie inna. Tak, bo żeby parze młodej wycenić, jakby moje usługi, potrzebuję właśnie takich wytycznych. Muszę wiedzieć na. I ile pracy trzeba będzie w to włożyć? Bo ile ja nie koni mam. Do Karocy? Tak, dokładnie. Ja, ja jakby też nie oceniam, nie wyceniam, może nie, nie oceniam, tylko nie wyceniam swojej usługi każdemu klientowi tak samo, tylko zawsze indywidualnie, bo no to byłoby też niesprawiedliwe, kiedy jedna para mówi, że chce tak po prostu tradycyjnie, a druga panna młoda mi mówi, że ona chce helikopterem gdzieś podlecieć, chce z helikoptera na lince wyskakiwać w sukni ślubnej. No to już ja wiem, że jakby tutaj potrzeba więcej organizacji, trzeba to będzie jakby. No... I jesteś w stanie to zorganizować? Tak, tak. No dobra, to skoro o pieniądzach, to tutaj ten moment jest ile to kosztuje. To różnie. No, tak naprawdę moje usługi zaczynają się od 2000 do 15, więc no, ten przelicznik jest Za duży. ślub i za wesele. Tak, tak. Ale w zależności oczywiście y, od tego, czego sobie zażyczono, to te koszty mogą rosnąć, ale to już nie jest jakby. No właśnie, bo to są pieniądze dla ciebie, czy pieniądze też dla tych wszystkich? Podwykonawców. Nie, podwykonawców opłaca para młoda sama. To są pieniądze jakby dla mnie. Jeżeli chodzi też o podwykonawców, no to jeśli to są też polecani podwykonawcy przez Wedding Planera, no to my też mamy jakieś z niżki dla naszych klientów, u tych podwykonawców. Więc na ogół ja zawsze każdej parze młodym mówię, że my, wedding planerzy, my nie jesteśmy dodatkowym kosztem, bo tak naprawdę my jesteśmy w stanie wynegocjować na tych, w całym tym procesie organizacji u wszystkich podwykonawców, na, na tych wszystkich zakupach typu, nie wiem, winietki, zaproszenia i tak dalej, te pieniądze, które tak naprawdę oni na nas przeznaczą. Więc. Myślę, że to, to jest też krzywdzące, jeśli chodzi o nasz zawód, że gdzieś tam się mówi, że o, żeby mieć wedding planera, to trzeba być bogatym i mnie na to nie stać, a tak naprawdę to jest nieprawda. Poza tym też myślę, że w ogóle druga ta sfera spokoju takiego dla pary młodej, że oni się nie muszą o nic martwić, to w ogóle jest bezcenna. Bo mniej więcej tak jest wyliczone, że około 100 godzin zajmuje takie minimum zorganizowanie takiego skromnego wesela bez fajerwerków, tak? Mm -hmm. Czyli to już jest akurat odchodzi i para młoda nie musi się. No niczym nie, nie, nie musi się Mówiłaś martwić. o tym helikopterze i zjeździe na linię. Miałaś jakieś takie nietypowe właśnie prośby przy ślubach cywilnych? Tak. Tutaj akurat panna młoda potem zmieniła zdanie, bo inną suknię zaprojektowała. No i niestety się okazało, że ta suknia jest zbyt duża i ma zbyt dużo warstw, że po prostu no to fizycznie jest niemożliwe. Trzeba by była... jak na spadochronie. Tak, <laughs> dokładnie tak, więc zmieniła zdanie, no ale byli, byliśmy już blisko u celu i myślę, że to byłoby do zrealizowania, gdyby nie to, że w ostatniej chwili jakby no, no zmieniła, zmieniła ten projekt mhm. swojej sukni. A inne jakieś nietypowe prośby? Tak naprawdę to czy, y, tyle jest tych próśb y, przez ten cały już jakby okres czasu, przez no to takie wszystko, jak to. coś, co ci przychodzi natychmiast do głowy. No, konie się pojawiają pewnie tu i tam, tak? Ta, no chociaż konie już mniej. Nie? Y, tak, zwi, zwierzęta, teraz? tak. Zwierzęta już teraz coraz mniej. Dla mnie to już to wszystko staje się normalne. Y, bo to już wszystko było, tu ktoś. Coś, zresztą no dla mnie zresztą każda taka nietypowa prośba jest wyzwaniem. Ale może co powiem fajnego. Miałam taką parę y, drifterów i. U nich na przykład na stołach pojawiły się części samochodowe. Gdzieś zrobione w jakichś kompozycjach niewielkich, tam kwiatowych, i każda kompozycja była inna. I tam, jak przyjechali ci wszyscy ludzie, ci wszyscy fani tej motoryzacji, to każdy chodził do każdego stolika sprawdzać, jak, co jest na tym stole. Mieliśmy pachołki, to takie brudne, mieliśmy opony. No, genialnie to wyglądało, i to było zrobione w takim miejscu w ogóle typowym miejscu na takie tradycyjne wesele. A, no a wyszło z tego po prostu coś mi jak tak samochodowy trochę, tak, tak, Prawie. tak. no też mieliśmy problem z y, obiektem, tak? bo przez jakiś czas też nie chciał się zgodzić, mówił, że takie rzeczy to może zróbmy w hangarze jakimś no ale my wybraliśmy to miejsce ze względu na duży parking, no bo no, z racji tego, że no, to było takie środowisko, to było po prostu dużo fajnych samochodów, które też chci wszyscy chcieli pokazać, więc... Kto ma decydujący głos? Panna młoda, czy pan młody? Najczęściej panna młoda. Panowie rzadko, chociaż się zdarzają, miałam jednego pana młodego, który to on o wszystkim decydował, panna młoda zupełnie jakby była ignorantką co do tych spraw było jej wszystko jedno, czy to będzie różowe, niebieskie, czerwone i mówiła, niech pan młody decyduje, ale najczęściej to to panny młode decydują, i to one podejmują te ostateczne decyzje. Kłócą się? Tak, i najczęściej już o krótko co? przed samym ślubem o wszystko! <laughs> Jak zaczyna się atmosfera już się zagęszczać, jak im bliżej jest do ślubu, wtedy pary młode kłócą się o wszystko. I czasem jest tak, że na przykład ślub ma się odbyć w sobotę, ja dostaję w czwartek telefon, że ślubu nie będzie, bo my się rozstaliśmy. No i wtedy <laughs> wsiadam, jadę, no i, i bawię się w psychologa i rozmawiam z nimi, bo wiem, jak to jest i wiem, jakie to są emocje. Tak myślę. Pojednałaś właśnie jedną o, parę? Oczywiście, że to każdą, <laughs> bo wiem, wiem, czym to się wiąże i wiem, wiem, że te emocje, po prostu tych emocji jest dużo, mimo że i tak wieloma rzeczami nie muszą się zajmować, na przykład, bo mają mnie i ja jakby od nich dużo tego ciężaru, chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że może właśnie dlatego mają za dużo czasu na myślenie. I naprawdę kłócą się o takie małe błahe rzeczy. No, ale dochodzi do tego, że decydują, że ślubu nie będzie. No, a potem jest piękny ślub, piękny weselek, w ogóle o tym nie pamiętają. A o co się kłócą? O takie głupoty, na przykład, że nie wiem... Ciocia nie będzie siedziała koło wujka, a wujek tam Cioci nie lubi, a ona będzie w tym, a ona nie, on mówi, że nie wiem, to może się tak nie maluje, ona mówi, że tak się pomaluje, albo że w końcu ona nam pokaże, jakie ma buty, a on mówi, że nieładne. No takie, naprawdę takie głupoty. Bo skoro mówisz o butach, obowiązują pewne trendy i zmieniają się często, jeśli chodzi o garnitury, ubrania, suknie ślubne itd.? No trendy się zmieniają, ale tak naprawdę. Ale nie, no musicie trochę obchodzić, obchodzi, jeśli chodzi o, o dekoracje, chociażby, tak? Absolutnie, że mnie obchodzi muszę być na bieżąco i tutaj nie mogę nie odrobić żadnej pracy domowej. Ale pary młode już są różne i teraz już jakby nie patrzę się tylko na modę, tylko coraz częściej każdy myśli o tym, żeby zrobić to wszystko zgodnie ze sobą, a nie zgodnie z modą. Więc czasami jest tak, że wcale niekoniecznie, na przykład, panny młode wybierają te suknie z najnowszych kolekcji, bo to jest modne, jak się w nich nie czują. I to jest fajne i ja to strasznie cenię. Bardzo mi się podoba, że jakby idzie to wszystko w tą stronę, że jednak my sami decydujemy o tym, co nam się podoba, a nie to, że świat nam narzuca, co jest teraz modne. Hmm, można zrobić coś niezgodnie z modą, a czy można zrobić niezgodnie z teściową? O, to jest ciężki temat i to jest temat, który się wałkuje praktycznie z każdą parą młodą i przed ślubem rzeczywiście zawsze jest gorąco. Mamy panów młodych czy panie młodych są gorsze? Panów młodych i jeszcze jak nie mają córek, to chcą trochę. Znaczy ja wiem, że zawsze to jest w dobrej wierze i że one chcą pomóc tej pannie młody, bo nie miały córki, więc chcą w ten sposób też to zrobić i coś doradzić. Tylko że zapominają o tym, że po pierwsze, właśnie no, te trendy się zmieniły przez nie wiem, te 60 lat i yy, już to tak nie wygląda. I to jest trochę, no to jest taka ciężka, patowa sytuacja, bo nie wiadomo, jak z niej wybrnąć. No to, ja zresztą to bardzo często spotykam, jak przychodzą te y, mamy, teściowe, z panną młodą na przymiarki sukien. No i zawsze się zaczyna. No przecież nie mogłaś wziąć koronkową, a mogłaś wziąć taką. O, ja to bym taką wybrała, ja cię w takiej widzę. No ale przecież ta panna młoda ma mieć taką, w jakiej ona siebie widzi, tak? I ona sobie musi się podobać. No, ale jakby z tym też można sobie poradzić. No, ja wiem, że tym mamom jest ciężko i ciężko im jest zrozumieć, że... Dla nich to też stres. Dokładnie, no, każda przeżywa. Czy to mama, teściowa, babcia, e, ojcowie też, bo też się zapomina gdzieś o tych panach, a ja bardzo często widzę i strasznie mnie zawsze wzrusza ten obrazek, kiedy to tata czy ten teść tak strasznie to przeżywa, że roni te łzy i w ogóle nie może dojść do siebie, albo... Ma tata prowadzić yy, córkę do ołtarza, a on jest tak zestresowany, nie wie, z której strony ma pójść, gdzie ma tą rękę położyć, nie, nie wie, co może ze sobą zrobić, tak strasznie to przeżywa. I to, to, jest, to, to jest taki piękny obraz, bo zawsze się mówi, że te mamy, właśnie te babcie że to z, raczej kobiety są te, takie wrażliwe. A ja Czyli właśnie ten zauważam, Twój zawód też jest taki trochę, że musisz być tak jak w innych wielu psychologiem. Tak, i jestem, i nawet podwykonawców zawsze psychologicznie dobieram do pary młodej gdzie wiem, że na przykład nie wiem, pan młody jest bardzo wymagający, jest trudny i podwykonawca jest świetny i tak naprawdę spełnia te oczekiwania pary młodej, ale wiem, że może gdzieś tam być jakiś zgrzyt. A po co? No po co? No podwykonawca tak nie wiem, operator, fotograf, on się tym nie przejmie, bo to jest jeden z wielu dla niego klient, ale ja nie chcę, żeby mój pan młody się denerwował tego dnia. Jakby dbam o to, żeby też ten komfort psychiczny dla nich był no, taki na najwyższym poziomie, tak żeby oni się naprawdę nie musieli niczym denerwować. Zresztą o wielu trudnych sytuacjach nigdy nawet im nie wspominam, nie opowiadam im, że coś w trakcie na przykład wesela było nie tak, bo po co? Niech myślą, że wszystko było super. Największe wesele, jakie organizowałaś? 300 osób. Miało być 350 Pojawiło się 300 i uważam, że te 300 już było dużo i bo było to super towarzystwo do zabawy i jak naprawdę tyle osób próbuje wyjść na parkiet, który tak naprawdę według mnie nie powinien mieścić takiej liczby osób, to jest to wydarzenie. Bo to... pamiętam ten kultowy tekst z kultowego Kogla Mogla, czy tam dużo będzie wesele? Kamera, nie 150. Czyli 300, a najmniejsze? A najmniejsze to tak naprawdę y, tylko para młoda, świadkowie. I rodzice. Czy to przez pandemię, czy tak po prostu miało być? Tak miało być. Tak sobie wymarzyli, tak od początku jakby planowali, i tak, i tak zostało. Czy był mały ślub i co? Uroczystość jakaś mała? Tak, tak naprawdę w restauracji. W restauracji posiedzieli sobie, porozmawiali, trochę potęczyli. Ale było tak kameralnie i bardzo przyjemnie i też bardzo dobrze to wspominam. Przecież miał swoją taką magię, bo ta para młoda była naprawdę na sobie tak bardzo skupiona, że było widać, że oni po prostu, że to było dla nich idealne i że może gdyby naprawdę była jakaś duża liczba osób, żeby byłoby to duże wesele, to Gdzieś tam może było, się zatracili w tym wszystkim, a tu zatracali się w sobie I to też był taki piękny obrazek i to też jest jedno z takich no, przyjęć, można powiedzieć, które, które gdzieś też zapadło jakby i w mojej głowie i w moim sercu. Pandemia Was mocno dotknęła? No niestety tak, no nie było łatwo. I mam nadzieję, że to się już zaraz zacznie zmieniać, że też wojna nam nie pokrzyżuje planów, ale... tu też były przypadki odwoływania, z tego co wiem, dużych imprez i wesel, zwłaszcza na początku tego konfliktu na Ukrainie. Tak, ja mam jedną parę, której sześć razy reorganizowałam to wesele i mam nadzieję, że w tym roku... Znaczy sześć razy jest... Tak, zmieniliśmy termin, musieliśmy szukać znowu podwykonawców, bo też nie zawsze ten sam podwykonawca miał wolny ten kolejny termin, no bo to wszystko po prostu tak się dynamicznie... Tak, tak. To muszą jeżeli... się kochać, skoro szósty termin, ale wciąż są ze sobą chcą się pobrać. Tak, ale były też takie pary, które się rozstały tak, w trakcie pandemii, nie przetrwały próby czasu. Jak zaczęli spędzać ze sobą 24 godziny na dobę, bo oboje na przykład pracowali zdalnie i widzieli się od rana do zmierzchu, no to się okazało, że gdzieś tam jednak coś nie klika. Czyli do ślubu nie doszło? Nie doszło. Mimo, że już miałaś zlecenie, miałaś to wszystko tak. przygotowywać. Tak. I nie udało ci się wtedy pojednać. No nie, nie, no tam były takie już większe sprawy. No, nie który... chodziłaś nawet? Nie próbowałaś? Nie, 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 nie. No jakby panna młoda szczerze powiedziała, jak to wygląda, w związku z tym no, ja zresztą też wiedziałam, że jak bardzo to przeżywa, więc no, jakby tutaj już wtedy nawet nie ma sensu kontynuować. No jakby decyzja zapadła i była obustronna, więc. Rozumiem, że nie miałaś, tak wnioskuję, takiego przypadku, że ktoś uciekł prawie sprzed ołtarza. Nie, ale zemdlała mi panna młoda przed ołtarzem. Była tak, tak bardzo chciała wyglądać szczupło i tak bardzo kazała się świadkowej w tym korsecie zapinać, że no, po kilku minutach stania przed ołtarzem po prostu straciła przytomność. I co? Ale powiedziała w końcu tak? Tak, no to, to trwało chwilkę, to, to trwało tak, to trwało chwilę, ale no jakby wiedzieliśmy, że to może, może do tego dojść, oczywiście w, wszyscy mówili, że przecież wygląda pięknie i wcale nie musi wyglądać szczuple i to tam nie wiem, no jeden centymetr może udało się uzyskać, no a skończyło się to, no... No, strachem dla wszystkich, tak? No. Można stracić przytomność przez zbyt ciasny gorset, ale można też z innych powodów, wiemy jakich, na weselach. Dużo się pije na polskich weselach? Tak naprawdę, coraz mniej. Mam wrażenie, że coraz mniej. Co ty mówisz? Tak, i mniej się pije wódki, więcej się pije wina. Co ty mówisz? Naprawdę! Naprawdę. Ja sama jestem w szoku, ale tak to wygląda. I często jest też tak, że to miejsce, w którym odbywa się wesele, wpływa właśnie na to, ile i jakiego alkoholu idzie więcej. Że na przykład, jeśli to jest jakieś takie eleganckie miejsce, albo właśnie takie typowo jakieś plenerowe, to wtedy idzie więcej wina, każdy sobie siedzi, degustuje, jest tak koktajlowo, a wódki po prostu nikt nie chce pić. Tak samo jakby odchodzimy już od. Picia tego bimbru przy tym wiejskim stole, gdzie kiedyś to było niemożliwe. Musiałbym się znaleźć na każdym weselu. A były jakieś wesele bez alkoholu? Miałam jedno. Smutne. I... Może niesmutne, ale uważam, że nawet no, jeśli para młoda podejmuje decyzję, że no ma być bez alkoholu, bo oni nie chcą tego alkoholu pić, to tak goście, gościom ciężko jest to zrozumieć, bo wtedy zaczynają się jakieś dziwne historie tworzyć. I na przykład, właśnie na tym bezalkoholowym weselu mam wrażenie, że byli bardziej pijani panowie, niż byliby na weselu, na którym ten alkohol był podany, bo oni sobie po prostu ze sobą przynosili, albo który był trzeźwy, jeździł na stację benzynową, przywoził i oni gdzieś. Tam sobie wychodzili i sobie popijali i pili w szybszym pewnie tempie, żeby szybko wypić i dobrze się bawić, więc no myślę, że to nie do końca jest dobry pomysł. Ja jakby zawsze szanuję to, co para młoda postanowi jeśli tak chcą, to dla mnie to jest święte, ale no jakby z doświadczenia widzę, że trzeba też trochę pomyśleć o tych gościach. Tak samo jak są wesela bezmięsne, tak? No a goście chcą przyjść i jak właśnie piją alkohol na przykład, to zjeść sobie tego mięsa, a nie tylko nie wiem, być całą noc na sałatkach, tak? I no, myślę, że tu Tutaj, no, tu trzeba trochę też nie tylko o sobie myśleć, ale trzeba też trochę pomyśleć o gościach, no bo w końcu się tych gości zaprasza, żeby z nami spędzali ten czas, więc... No tak jak zapraszamy ludzi do domu, no też chcemy, żeby byli zadowoleni, jak są naszymi gośćmi i żeby wyszli i powiedzieli, że gospodarz czy gospodyni super ich uguścili, tak, więc ja jakby trochę w tą stronę i zawsze jak mogę, no to też tym parę młodym o tym mówię, tak, że jak to wygląda z drugiej strony, że teraz, no, ja na przykład powiem jako gość, gdzie że przychodzę i ja bym e, czuła się na przykład zawiedziona, no wiadomo, że nie robimy tego po to, żeby wszystkim dogodzić, bo to się nie da i zawsze się znajdzie ktoś na każdym weselu, ktoś z gości, komu się coś nie będzie podobało. A to muzyka, a to Ale jedzenie. A to zrobili, a tak. jakie to beznadziejne. Tak, i tak. tu szczególnie złośliwe są kobiety, i to najczęściej słyszę od kobiet, bo ja jestem jakby tam takim duchem na tym. Nad... Bo ty jesteś podczas wesela. Tak, tak, hmm. jestem no dobrze, cały czas. I... I gdzieś tam się kręcę i po prostu różne rzeczy też słyszę, takie krzywdzące wobec tych gospodarzy, tych panien młodych szczególnie, i najczęściej słyszę to z ust kobiet, i to jest przykre, bo sama jestem kobietą, i jakby ciężko mi jest sobie czasem wytłumaczyć jak może kobieta mówić do drugiej kobiety na trzecią kobietę w ten sposób, gdzie to jest jej najpiękniejszy dzień. Widać, że jest szczęśliwa i że zrobiła to tak, jak chciała. no Na szczęście te głosy nie docierają ode mnie też, jakby to nie wychodzi dalej i zostawiam to dla siebie, ale no to jest takie przykre. Przykre dla mnie też jako dla kobiety, a nie dla wedding planera. Może tak. Wesela jednodniowe czy takie z poprawinami albo kilkudniowe? Jak to Nigdy kiedyś nie, bywało? nie miałam wesela kilkudniowego. Z poprawinami też bardzo rzadko. Generalnie nawet jeśli są poprawine, no to ja już na tych poprawinach nie jestem, to już para młoda bawi się już w takim swoim tym najbliższym gronie, na przykład z najbliższą rodziną, albo rodziną, która gdzieś z daleka przyjechała, robią sobie jakiegoś grilla, ale teraz już w obiektach najczęściej to są wesela jednotniowe. I ty zostajesz na każdym weselu do samego końca, jako ostatnio nie, nie wychodzisz? Wie, no nie, nie. się światło. <laughs> nie bo ja jestem od samego rana, więc ja już ja jestem już zmęczona, poza tym ja nie siedzę. Ja cały czas gdzieś biegam, cały czas coś sprawdzam, szukam, pomagam. Od tak do której Do godziny pierwszej zawsze, chyba że para młoda potrzebuje, żeby było dłużej, no to zostaje dłużej. Ale na ogół, właśnie wychodzę, jak wychodzi też kamerzysta, fotograf, i wtedy już tam wszyscy zostają w takim swoim rodzinnym gronie. Muzyka czy orkiestra? Też różnie bywa, ale chyba każdy chciałby mieć zespół, bo tak najpierw zawsze jest, że no chcielibyśmy zespół. Rzadko ktoś od razu mówi, że DJ-a, czasami, nie wiem, obiekt, jakby sam obiekt nie jest przystosowany do tego, żeby wszedł tam jakiś duży zespół, albo nagłośnienie jest słabe i trzeba, jakby tą opcję DJ-a, ale do DJ-a zawsze dobierać na przykład saksofon. I znaczy ja w ogóle uwielbiam ten duet. jak jest DJ, to żeby był chociaż jakiś namiastka prawdziwego instrumentu, i strasznie lubię właśnie, jak jest to saksofonista, bo nawet wtedy, kiedy jest jakaś przerwa obiadowa, ten saksofonista chodzi. No i wtedy właśnie jest taka atmosfera sprzyjająca piciu tego wina. Rozwodnicy byli twoimi klientami i wychodzili, wstępowali w związki małżeńskie ponownie? Tak, tak bardzo często. Rekordista piąty ślub. No w Urzędzie Stanu Cywilnego, no bo Kościelny mógł mieć tylko jeden. Czyli rekordista wychodził piąty, piąty raz, znaczy żenił się po tak. raz piąty. Może nie ostatni. Często tak bywa, że rozwodnicy wstępują ponownie, w Tak, w i głównie mężczyźni. Większość tam moich panów młodych, to były ich jakieś już. No drugie, na ogół to był drugi ślub cywilny. No poza tym rekordzistą, ale panny młodej żadnej nie miałam, która drugi raz przystępowała do, do ślubu. No, a jak wyglądają zabawy podczas wesela? Zwykle, ja pamiętam, takie bardzo przaśne. Dalej tak to wygląda? Czy to się trochę ucywilizowało? No, na szcz... Chociaż w sumie nie wiem, czy te przaśne były takie złe, zwłaszcza jeżeli tam na szczęście nie, ja nie jestem fanką oczepin, dlatego mówię na szczęście, bo no czasami te zabawy idą w złym kierunku i już z stają się niesmaczne. A coraz mniej w ogóle par młodych jak w ogóle ujmuje w tym całym swoim harmonogramie, który tworzymy, żeby były te oczepiny. Ja zawsze namawiam, żeby zrobić jakieś zabawy, żeby to było coś fajnego z klasą, zespoły i dj -e. y nie toczenie jajka na twardo przez nogawkę od dołu do góry. Przypomniałeś mi w ogóle tragiczne wspomnienia w Właśnie, o jajku, z takim z tak, jajkiem, jak mój tata, bo mój tata też grał na weselach i kiedyś grał i byliśmy też gośćmi i mnie zmusił i przez ten mikrofon mnie wywoływał, żebym właśnie e, to jajko toczyła jakiemuś nieznanemu mężczyźnie, no i to przez w ogóle... Przez całą to... do, tak, do góry, no, bo tak to wygląda. ale zbuntowałam się i powiedziałam, że nie, no i koniec, kropka. Czyli od tego się odchodzi. Tak, od tego się na szczęście odchodzi. To jak te no, zabawy wyglądają? No rzucanie muchą i welonem, czy wiwiankiem, czy bukietem, no chociaż bukietem, to nie polecam, bo to jednak zawsze jest dość ciężkie i może spowodować dużo uszkodzenia, ale nawet jak para młoda nie ma, to ja zawsze ze sobą przywożę taki mały welonik, jakąś muszkę, którą mogą rzucić i kto, tam ktoś z gości, kto złapie, może sobie ją ze sobą zabrać. No i jakieś takie te, te, zabawy taneczne, albo jakieś kalambury, albo jakieś zabawy muzyczne, ale już właśnie, no, no powiem szczerze, że ja tak naprawdę nie, na żadnym weselu nie miałam takich typowych oczepin. Każda para młoda już teraz, no też trzeba jakby pójść w tą stronę, że teraz śluby biorą ludzie, no, młodzi, bardzo młodzi. Dla nich to czepiny to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Chociaż miałam jedną pannę młodą, która powiedziała, że ona by chciała, żeby o, grać na akordeonie, żeby on chodził, żeby wszystkich zachęcał do śpiewu. No ale w końcu, no, w efekcie zmieniła zdanie, bo się okazało, że zespół, który został przez nich wynajęty, Takich, yy, takich rzeczy nie robi jakby zespoły też, też od tego odchodzą ciężko jest nawet znaleźć takich podwykonawców ślub to dla młodych stres pamiętasz jakieś takie wpadki przejęzyczenia znamy wszyscy to słynne i nie dopuszczę cię aż do śmierci tak, to, to bardzo częste to się zdarza wciąż? <gry> tak, to się cały czas zdarza albo w ogóle często panowie właśnie gdzieś w którymś momencie e milkną i nie są w stanie nic powiedzieć tak gdzieś stres ich zjada, że nic nie toczy się dalej no i tu trzeba potrzeba jakiegoś bodźca, żeby się, żeby się, ten pan młody odblokował i powiedział, bo to no nie wiem, czy to, to pewnie jest też no, stres i jakieś wzruszenie, że gdzieś no, gdzieś coś w tym gardle się dzieje dziwnego, że po prostu nie są w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Może nie są pewni? Może też. Ale w końcu wypowiadają. <laughs> tak, no nigdy, nigdy się nie, nie zdarzyło, żeby nie wypowiedzieli, ale tak, przejęzyczenia są i to są bardzo często, ale to jakby wynika, no, wynika z, z takiej natury, natury właśnie całej tej sytuacji, że nawet fajnie i to zresztą no, to też rozbija cały stres tych gości, którzy to słyszą. Jeszcze jak jest na przykład, no, nie wiem, jest to ślub kościelny i ksiądz fajnie to poprowadzi i w fajny sposób też to jakoś poprowadzi dalej. To taka atmosfera wtedy też z takiej gęstej staje się trochę rzadsza, i wtedy, no, jakby ta atmosfera zupełnie jest pozbawiona stresu, tak? bo gdzieś jest to rozładowanie. No to twoja rada na koniec, Joanno, dla par młodych, żeby tego stresu było jak najmniej. Na pewno para młoda powinna myśleć, żeby zrobić to zgodnie ze sobą. To nie chodzi o to, żeby nie przyjmować wskazówek od innych osób, ale żeby czuć, że robią to tak, jak chcieli, tak, jak sobie wymarzyli, nie żeby spełniać marzenia innych osób, żeby to były ich własne marzenia, bo no, z założenia ten ślub, powiedzmy, bierzemy raz jeden, jedyny w życiu, więc zróbmy to tak, jak my chcemy, żebyśmy potem nie żałowali, że jednak daliśmy się manewrować w jakieś czyjeś wskazówki, a tak naprawdę tego nie czuliśmy, nie chcieliśmy tego w taki sposób zrobić, więc żeby byli sobą i żeby zawsze, zawsze robili wszystko zgodnie z własnym sercem i tak, jak on. Oni czują. Joanna, wedding planner. Państwo i mój gość. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dajcie znać, jak Wam się podobała rozmowa w komentarzach na Facebooku i Instagramie. Przypominam, że chętni mogą zostać patronami i mecenasami mojego podcastu na platformie Patronite. Szczegóły znajdziecie po kliknięciu ikonki Patronite na banerze mojego podcastu na głównej stronie na YouTube. A skoro o YouTube mowa, zachęcam do subskrybowania kanału. Ludzie są ciekawi, właśnie na YouTube. Wtedy żadna nowa rozmowa w moim podcaście nie umknie waszej uwadze. Jesteśmy, przypomnę, na Spotify, na Apple Podcasts i Google Podcasts, no i także na kilku innych platformach. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie, a ludzie są przecież ciekawi, na sprikaże możecie sprawdzić, gdzie jeszcze jesteśmy. To tyle na dziś. Kolejny gość, w kolejny piątek. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.